Siema! Słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w Fightman Simulatorek, a to dlatego, że już nowa aktualizacja, w końcu Rock Street zrobił aktualizację, znaczy w końcu. Rock Street robi co tydzień aktualizację, nie upluwa, także no, dzisiaj sobie zagramy i przetestujemy nową aktualizację. Jeżeli wy chcecie więcej Fightman Simulatorka, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, zostawcie suba. Słuchajcie, chwilkę pograłem na tej aktualizacji, dosłownie chwilkę. Udało mi się już zdobyć nowego peciszka, także wam go pokażę. Ale najpierw przejdźmy się do nowej krainy. Nie wiem ile trzeba, mi się zdaje, że 75 tysięcy siły. Także niedużo, bardzo szybko to zdobyć. Dodatkowo w aktualizacji nowej macie razy 2 power, razy 2 energii, razy 2 training speed. Więc teraz jak odpalicie boosty, to jest po prostu totalnie kozacko, a nie koko. Koko jak kura zrobiłem, sorry. Słuchajcie, jesteśmy teraz w toy, w świecie jakby zabawek. Tutaj mamy takie klucuszki, mamy drzewka i tak dalej. Mamy nowe rękawice, sobie je ponosimy. Zobaczcie, jak one kozacko wyglądają. Zobaczcie, jak ja kozacko w nich wyglądam. Pierwsze rękawice, mamy zrobione z takich klocków. W ogóle wszystko tutaj jest zrobione z takich klocków. Także sobie selamy. Daje tu mega dużo energii w ogóle. Mega dużo energii, naprawdę. Teraz sobie weźmiemy te purplowe, czyli te fioletowe rękawice. No wygląda to zarąbiście, nie wiem, to świeci jeszcze, zobaczcie, to jest takie światełko. Macie tutaj takie światełko z tego, także te rękawice jeszcze świecą w ogóle. Także cieszę się, że mam wystarczająco dużo siły, żeby wam pokazać, jakie zakładam. Ej, kurde, te są chyba najładniejsze. Pasują mi do Lava Dragonów, co ja? Pasują mi do Lava Dragonów i to nawet bardzo. Ale tam mamy jeszcze jakieś inne świecące. Także weźmy sobie teraz złoty, czyli lawa. Tutaj lawa wygląda całkiem świeżo, bo mamy po prostu płonące łapy. Także no, wygląda to całkiem dobrze. I jeszcze mamy tutaj jakie toksyczne, czyli właśnie tutaj najbardziej pasują tutaj do naszych peciszków. Toksyczne łapy, tutaj takie kozackie. I tutaj już idziemy wolno, mimo 2,6 miliona siły mamy, a i tak idziemy wolno. Słuchajcie, dodatkowo mamy worki, w sensie worki zawsze były, ale tutaj są innego koloru, tutaj jest ten pasek. Plus mamy razy 8 power, zobaczcie, nie mam żadnych boostów, nic nie mam odpalone. A i tak jest 0,05 sekundy i tej energii leci po 32, także no wbicie teraz dużej ilości energii. Jest mega proste, słuchajcie. Tutaj to są sklepiki, że możesz kupić sobie coś w shopie. Właśnie, w shopie dodany został nowy buścik, bo Game Passa niestety... Roxek, dodaj Game Passy. Słuchajcie, możecie zapomnieć Roxkowi, dodaj Game Passy, gnoju, bo jest za mało Game Passów. I uwaga, jest... Nie, energy packów nowych nie ma, nie, ja już mam więcej niż największy energy pack. Są boosty i mamy nowy boost razy 2 szczęście, który po prostu trwa 30 minut. I mamy na jego kodzik w ogóle, ja nie wiem, czy mogę zdradzać, bo to wszystko ja wziąłem z tego, z Discorda chłopaków, którzy robią grę, ale no kurde, free luck, jak wpiszecie i użyjecie, to macie 30 minut free lucka. Wątpię, że mi coś wypadnie, otworzymy sobie troszeczkę jajeczek. Znaczy, z moim szczęściem to wiecie, to będzie ciężko, żeby to wpnął, bo jest 0,01% szansy, że wypadnie nam Toy Dragon, czyli nowa legendarka z nowego update. Jest Toy Hydra, też mi się mega podoba, szczerze, ta Toy Hydra jest tak ładna, że ja nie mogę po prostu, jest tak śliczna. No chciałbym te Toy Dragony zrobić full. Moglibyśmy, czekać, weźmy sobie po prostu epika. Jakby, o, weźmy sobie epika, wyłączmy, niech się tych epików trochę dropnie. One są spoko, w sensie, one i tak się usuną po epifie, nie zajmą na jakoś dużo miejsca. A zobaczymy sobie, jak wyglądają, co ja? Założymy sobie na przykład złotego. Mam nadzieję, że u złotego się uda akurat. Dodatkowo jest opcja auto-hatch, że klikamy sobie on. Nic nie ruszam teraz, nic nie dotykam i się samo otwiera. I się samo wszystko robi. Wyłączmy sobie tę opcję, bo ja wolę klikać. Ja jestem uzależniony od klikania, tak samo jak na przykład robimy sobie pojedynki z Karo. W Pet Simulatorku też klikam, jak ona ma auto-hatch i mówi, ej, nie używasz, a kupiłeś. Ja mówię, no niestety, tak to wygląda, słuchaj. Tak to wygląda, także no jest całkiem nieźle. Dobra, weźmy sobie tu. Okej. Farmimy sobie w tym momencie po to, żeby było wszystko git. Farmimy sobie tego Toy Dragona. Chciałbym dropnąć tego Toy Dragona, odpaliłem tego boosta. Wątpię, że się uda, bo to jest bardzo mała szansa, naprawdę. Ja po prostu zostawiłem na auto-hatchu chwilę i dropnął mi, w sensie chwilę, no to było z 15-20 minut. I dropnął mi dwa, także... No, troszeczkę długo zajmie zrobienie toksików, ale myślę, że je zrobię jak najszybciej, żeby wam pokazać te toksiki, żebyście zobaczyli ten update w całości. Też chciałem wbić do tej topki, tylko że są już takie powalone tej hardy, że ja po prostu, kurde, nie wiem, aż mi ślina poleciała do gardła, także
No jest, jest grubo. Słuchajcie, ja sobie chwilę pootwieram. Znaczy, w sensie, no wy widzicie jak otwieram, także no, to raczej nic dziwnego, że sobie chwilę pootwieram. Ale, otwórzmy sobie tak jeszcze 10 razy. Może ta hydra na złoto wyjdzie, bo tak leci, nie leci, no wiecie o co chodzi. Tak czasami poleci ta hydra, czasami nie poleci. No jest ten Toy Dragon na mnie poleci, coś czuję. Chyba, że będziemy mieli mega fareta, chciałbym mieć mega fareta. Akurat w tym przypadku chciałbym mieć mega fareta, żeby poleciał ten Toy Dragon. Żeby pokazać, że da się dropnąć, bo da się dropnąć, tak. Ja zawsze testuję, słuchajcie, ja jestem takim testerem, co ja takim, jak się nazywa? Po prostu testerem, takim z własnego powołania. Jestem testerem i sprawdzam, czy te pety dropią od razu, gdy wychodzi aktualizacja. I tak, dropią te legendy, jest mała szansa, no ale gdyby była za duża, no to było za łatwo. Prosta sprawa, co nie? Prosta sprawa. Także no, myślę, że się uda Toxica chociaż zrobić jednego. Czemu nie kupujesz się? Halo, widzieliście jaki bug? Utala, jak mnie zlagowało. Już się przestraszyłem już, że zaraz będzie koniec świata po prostu. Dobra, weźmy sobie tej sfajmy troszeczkę, troszeczkę, w sensie energii mamy tyle, że moglibyśmy to farmić przez 10 godzin. Jakby tej energii trochę nafarmiłem, ale jest still mega, mega dobrze. I jakby nie będziemy jej całej wydawać, spokojnie, jakbym miał wydać całą energię, musiałbym wam tutaj takiego speedrana zrobić. A napiszcie w ogóle, czy chcielibyście, żebym tutaj zostawił na autohaczu, na przykład, oczywiście z usuwaniem wszystkiego. Na przykład jakieś 5 godzin i zobaczyć ile wypadnie Toy Dragonów. Co wy na to? Napiszcie w komentarzu, jeżeli chcecie, to ja to zrobię. Ja bardzo chętnie zostawię nagrywanie i tej autohacza, żeby zobaczyć ile po prostu w 5 godzinach wypadnie. Ile wypadło nam dla Toy Dragonów? Wypadło nam 5? Kiedy? Co? Co jest? Co? O kurde, czyli... Okej, zrobiłem sobie teraz Toy Hydra na złoto, kolejną też. Jakby ta Toy Hydra 58 na złoto. Czujcie? Zwykła Hydra, czyli Epic. Ej, dobra, robimy Toy Dragona na złoto! I to się robi, tak to się robi, patrzcie, tak to robi Mati. Toy Dragon ma 140 zł, jest lepszy niż Lava Dragon Toxic. Także bat, znikasz sobie, mordo, ale zakładamy teraz Toy Dragona. I gdzie ty jesteś, kolego? Gdzie ty jesteś? Halo? Co ty robiłeś? Jaki ty ładny jesteś! Jaki ty jesteś ładny! Zobaczcie jak on wygląda, macie tutaj porównanie do bata. No oczy są podobne i to bardzo. I w sumie... Ty, to dużo tutaj jest podobieństwa, ale to nieważne, jest strasznie ładny. Zwykłego sobie nie przetestowaliśmy niestety, zapomniałem. No Toy Dragon, kurde, jak ja go dropnąłem w takiej ilości? Co jest? Ja się nie spodziewałem, że tyle mi ich dropło. Co jest? Kiedy mi dropnął Toy Dragon? Ja, nie wiem, jak widzieliście gdzieś na filmie, to mi oznaczcie, no, nie wiedziałem, że mam ich 5, co jest? To jednak częściej dropnę, niż mi się zdawało, myślałem, że mam z 2. Kurde, co jest? No dobra, to sprawdziliśmy już złotego i w sumie jest mega OP. Patrząc na to, jak działa robienie tych petów, czyli razy 2 i razy 2, to po prostu on będzie miał 280 mnożnika, czyli 5 takich toksików, 6, przepraszam. No to jest potężny booster energii, to więcej niż moje BFF w tym momencie dają. Znaczy to totalnie więcej, w sensie totalnie więcej, razy 1000 to będzie dawało ponad. Czekajcie, bo on wygląda całkiem świeżo, zobaczcie, jak sobie tak szybko przeklikamy, to znika ten efekt świecenia i on ma takie, widzicie, takie pomarańczowe skrzydła. No szczerze? Szczerze? Złoty by wyglądał lepiej, jakby miał te pomarańczowe skrzydła niż takie. Zobaczcie. Zobaczcie, wygląda całkiem nieźle, naprawdę, mi się strasznie podoba. Mamy nową legendę, słuchajcie, także jest progresik. Nową najlepszą legendę w ogóle, to jest ważne tutaj, że mamy nową najlepszą. Możemy sobie potłuc, ale teraz zobaczmy ile nam da, bo oczywiście ja nie mam raz dwa energy. I zobaczcie ile mi dadzą trzy najlepsze rękawice. Prawie 800 bilionów za jedno przejście. Także wbicie tyliona to jest tyle. I w sumie wbicie tyliona kolejnego to jest też przejście się w to i z powrotem. Także no, leci to dosyć szybko i teraz 25 miejsca trzymamy, co ja? 25 i po prostu myk 24,9. Także on tam daje 700 może coś tysięcy, nie wiem dokładnie jak to obliczyć. Nie jestem mistrzem matematyki, 25,56 tyliona. Słuchajcie, jak dla mnie update mega, mega na plus. Fajnie, że Roxek działa nad grą ze swoimi ziomalami, że sobie tam robią tą grę. Ja będę chętnie grał, jak chcecie, możemy zrobić jakiś challenge, zbijajmy do topki. Jak chcecie, to mogę wam coś nagrać tutaj otwieranie jajek, bo widzę tutaj jakiś Bartek jest jakimś powaleńcem. Tutaj będzie ciężko bić, bo jestem 24, czajcie, 24. Czemu pokazuję 999, jak mam 1000? Nie wiem.
Nie mam pojęcia w sumie. Tutaj 5000 ma topka. Tutaj jeden kudety pozdrowił Bartek w ogóle, ten co... Nie, tak, to ten co otwierał, patrzcie, 390 tysięcy jajek otworzył. I Bartek gra w sumie najdłużej, gra już 8 dni, a ja mam... Ja jestem w ogóle gdzieś... Ty? Mnie tutaj nie ma w ogóle, bre! Jaki giganobus, zobaczcie gdzie ja jestem, patrzcie. 30, gram 2 dni, 16 godzin, no to nie, no to wstyd, wstyd, słuchajcie. Trochę wstydek, ja przepraszam bardzo, poprawię się na przyszłość i stryharduję ten typ, jeżeli będziecie chcieli oczywiście, bo chciałbym te wszystkie Toy Dragony w Toxic zrobić, jeżeli chcielibyście zobaczyć efekt, Boże. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakie dropy, oczywiście bym kupił boosty, tutaj za Robuxy, żeby chłopaków wesprzeć w ich robocie, to napiszcie mi w komentarzu. To ja chętnie nagram wam taki speedrun, skrócę to i po prostu jeszcze wam opowiem trochę i jeszcze sobie potestujemy, jak dropi energię. Wtedy. No ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka, komentarzek, subik. A w komentarzu musicie napisać, że po prostu dawaj ten filmik, jak otwierasz przez parę godzin jaja. To ja się będę cieszył i mam na imię Maciek. To ja wtedy nagram do ciebie, Maćku. No i co? No i siemano!